Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu. Które inwestycje w subregionie radomskim wsparł w tym roku samorząd Mazowsza? Najzdolniejsi mazowieccy sportowcy z nagrodami marszałka. Młodzi też mają głos. Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpoczął nową kadencję. Ochrona zdrowia, kultura, remonty dróg, wsparcie dla sołectw, ochotniczych straży pożarnych czy kół gospodyń wiejskich. Tylko w tym roku zrealizowano setki inwestycji z pomocą finansową samorządu województwa mazowieckiego w subregionie radomskim. Dużą część środków pochłonęły przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia. Prawie 100 milionów złotych samorząd wyasygnował na budowę szpitalnego oddziału ratunkowego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Potrzeba budowy tego SOR-u była ogromna. Pomimo tego, że w Radomiu jest dwa SOR-y, jest u nas i na Tochtermana, to jednak zapotrzebowanie na tego typu obiekt był duży, ponieważ wiadomo, że szpital na Józefowie był projektowany w 1978 roku, czyli 44 lata temu, i troszkę się te warunki zmieniły, jeśli chodzi o wymogi świadczenia usług zdrowotnych. Samorząd województwa mazowieckiego stawia także na kulturę. 8 milionów złotych kosztował gruntowny remont Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze, będącego częścią Muzeum Wsi Radomskiej. Dwa razy tyle kosztowało stworzenie Muzeum Historii Radomia. Dzisiaj obiekt wygląda zupełnie inaczej. Możecie Państwo zobaczyć nowe ekspozycje, jak również nowy, odnowiony wygląd dworu Dębińskich. Również zakończyliśmy już ostatecznie projekt unijny wokół wiejskiej zagrody i dzisiaj możemy Państwu prezentować zwieńczenie tego projektu poprzez obejrzenie, pokazanie nowej wystawy maszyn rolniczych. Nasza inwestycja to Muzeum Historii Radomia. Najnowocześniejsze w kraju, najnowocześniejsza wystawa, która pochłonęła wraz z rewitalizacją dwóch zabytkowych kamieniczek Gąski i Esterki w rynku oraz wyposażeniem ponad 16 milionów. Równie wielka inwestycja jak na radomskim Józefowie powstaje kilkadziesiąt kilometrów dalej, w Garbatce letnisku. Budowana jest tam nowoczesna szkoła drzewna, w której miejsce znajdzie około 500 uczniów. Ponadto placówka będzie oferować kursy i szkolenia. Mamy nadzieję, że niebawem skończymy budowę, przykrycie dachów. Myślę, że zamkniemy budynek na koniec listopada. No i zaczynamy prace wykończeniowe, ponieważ prace instalacyjne już są na bieżąco, więc mam nadzieję, że już od grudnia zaczynamy prace wykończeniowe. Największym realizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego programem jest Mazowsze dla równomiernego rozwoju. To w jego ramach wsparcie otrzymały takie inwestycje jak likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych zakładach tworzyw sztucznych proni w Pionkach, czy przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowie. Myślimy o tym, aby w dalszym ciągu, w tych ciężkich czasach, kiedy samorządy borykają się z olbrzymimi trudnościami finansowymi dotyczącymi zarówno kwestii energii, czy cieplnej, czy elektrycznej, pomóc samorządom. Mam nadzieję, że subregion radomski w dalszym ciągu będzie tak skutecznie pozyskiwał to finansowanie. Radom i powiaty ościenne to 20% całego województwa mazowieckiego. Na całym Mazowszu samorząd województwa wsparł w tym roku ponad 4000 inwestycji za ponad miliard złotych. Samorząd województwa mazowieckiego uhonorował 342 sportowców z Mazowsza, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wybitne wyniki sportowe. Medaliści Mistrzostw Świata, Europy, Polski czy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży otrzymali nagrody finansowe. W sumie w sportach indywidualnych i zespołowych sportowcy z terenu województwa mazowieckiego wywalczyli 4 medale Mistrzostw Świata, 12 medali Mistrzostw Europy oraz 326 medali Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jesteśmy najbardziej dumni z tego, że rzeczywiście są najlepsi, że poprzez sport realizują swoje pragnienia, marzenia, ale też dokonują naprawdę bardzo ważnych, ale to najważniejszych sukcesów. Mamy co dekorować, mamy sukcesy, mamy wspaniałych młodych ludzi, którzy już sięgają po wspaniałe medale i mają przed sobą wielką karierę, także honorujmy ich, cieszmy się i patrzmy z nadzieją w przyszłość. Nowy autorski projekt samorządu województwa polega na przyznawaniu indywidualnych nagród finansowych wszystkim medalistom ważnych imprez krajowych i międzynarodowych, którzy są jednocześnie mieszkańcami i reprezentantami Mazowsza. Są to juniorzy, młodzicy, więc ta najmłodsza kategoria sportowców,
którzy są chlubą Mazowsza. Oni zdobywają już na arenach międzynarodowych, ale też na arenach polskich medale, wyróżnienia i my dzisiaj po prostu im w ten symboliczny sposób niewielkim stypendium za to dziękujemy. To, co motywuje każdego sportowca, to jeżeli ktoś docenia, to jest tak, jak już powiedziałem i życzyłem im tego z całego serca, żeby stanęli na najwyższym stopniu podium, wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego. Przebiega taki cały dres przez człowieka i wtedy zaczyna myśleć o tych ludziach, którzy będą mu gratulować, ściskać. To jest właśnie to. Przyznane stypendia o łącznej wartości 1 200 000 zł w zależności od rangi imprezy sportowej i zajętego miejsca wahały się od 2 do 6 tysięcy złotych. Są młodzi, aktywni i pełni pomysłów, a teraz mają kolejne narzędzie, by je realizować. Nowi młodzieżowi radni województwa złożyli ślubowanie i wybrali władzę Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączanie ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu. To główne cele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Radni drugiej kadencji zostali wybrani. Przede wszystkim rozpoczynają w ten sposób swoje aktywne życie w takim samorządzie prawie już dojrzałym. Oczywiście oni na pewno są aktywni w swoich samorządach szkolnych, nie ma tutaj wątpliwości, bo tego bakcyla samorządności widać, ale dobrze by było, żeby się zapoznali z województwem, z rolą, jaką pełni radny województwa, bo myślę, że to jest taki dobry wstęp do już dorosłej kariery w samorządach. Młodzieżowy Sejmik współpracuje z młodzieżowymi radami gmin i powiatów, innymi młodzieżowymi sejmikami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi. Ci młodzi mają dużo do powiedzenia. To są aktywni, mądrzy ludzie, którzy widzą więcej, widzą szerzej. A to, że podjęli się tego trudu bycia radnym, oznacza tylko jedno, że chcą pracować społecznie, że mają potrzeby takie społeczne, że wiedzą, co chcą robić. Sejmik jest reprezentacją młodzieży uczącej się. W jego skład wchodzi, podobnie jak w przypadku dorosłego sejmiku, 51 radnych. Bardzo spodobała mi się ta inicjatywa. Inicjatywa przede wszystkim promowania głosu idei samorządności oraz głosu młodych, ponieważ ludzie młodzi powinni aktywnie brać udział w polityce. Na pewno chciałabym postawić przede wszystkim na rozwój, wiadomo, Mazowsza, ale głównie stawiam na dzieci. Chciałabym, żeby to nam, jako dzieciom, młodzieży, żyło się po prostu tutaj lepiej. Kandydować mogli mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy w ostatnim dniu rekrutacji mieli ukończone 13 lat i nie ukończyli 17 roku życia. W obecnej kadencji mamy 24 radne i 27 radnych, wyłonionych w 7 okręgach wyborczych, którzy są uczniami szkół z terenu województwa mazowieckiego. Kadencja Młodzieżowego Sejmiku trwa 2 lata. Kilkusetletnie kościoły, zabytkowe dworce, pałace i kamienice mogą nadal cieszyć oko i z roku na rok wyglądać coraz piękniej. Dzięki programowi wsparcia Mazowsze dla zabytków tylko w tym roku w subregionie płockim i ostrołęckim prace konserwatorskie czy remontowe objęły blisko 40 obiektów. Zabytki o wyjątkowym znaczeniu historycznym, kulturowym i architektonicznym w subregionie płockim otrzymały wsparcie finansowe od samorządu Mazowsza. Warto wiedzieć, że dziś spotykamy się w najstarszym towarzystwie naukowym w Polsce. To bardzo zacne miejsce do tego, aby dziś uhonorować 19 beneficjentów certyfikatami cennego zabytku Mazowsza. Towarzystwo Naukowe Płockie jest organizacją pozarządową. Dofinansowanie pomogło sfinalizować prace konserwatorskie i restauratorskie przy stolarce okiennej i drzwiowej gotyckiej XV-wiecznej kanonii. W pierwszym etapie żeśmy powymieniali częściowo tylko w niewielkim zakresie otwory okienne i teraz te środki, które otrzymaliśmy, również przeznaczamy na naprawę otworów okiennych. Z pomocy finansowej skorzysta również wybudowany w drugiej połowie XIX wieku kościół niedaleko Sierpca. Tym razem środki, które otrzymamy, są już przeznaczone na prace związane z nową posadzką w kościele, marmurowo-granitową. Z tegorocznej puli finansowego wsparcia skorzystały także zabytki z subregionu ostrołęckiego. Parafia w Sieluniu taką pomoc od samorządu województwa otrzymuje już od 15 lat. Są one wykorzystywane w tym kościele. To między innymi dach na kościele w miedzi z poprawą krokwi, to tynki zewnętrzne, to również przez okres czasu odwodnienie kościoła czy izolacja pionowa ław kościoła.
Zabytek w Czernicach Borowych między Przasnyszem a Mławą też skorzystał z dotacji. Tam wykonane zostaną prace tak zwane ratunkowe, czyli zabezpieczające. Wyrażam wdzięczność za przyznaną dotację, która nam pozwoli wymienić już takie zużyte i nieestetyczne orynowanie typu plastik, PCV, który zupełnie nie koresponduje z pięknym, majestatycznym wyglądem starego 500-letniego kościoła. Pałace, dworki, kościoły są wizytówką wielu miejscowości i mają długą historię. Wiele z nich jeszcze uda się odnowić i utrzymać w dobrym stanie. W nowym budżecie również przygotowujemy środki na ratowanie zabytków. W ramach programu Mazowsze dla Zabytków tylko w tym roku w subregionie płockim na remonty i renowacje 19 zabytków samorząd województwa przeznaczył 1 200 000 zł. Certyfikaty otrzymały głównie kościoły, ale także pałac w Studzieńcu, a w Płocku szpital dla starozakonnych, budynek dawnej elektrowni miejskiej i siedziba Płockiego Towarzystwa Naukowego. Subregion Ostrołęcki to 18 obiektów i blisko 1,5 miliona złotych wsparcia od samorządu Mazowsza na renowację i konserwację. Oprócz obiektów sakralnych jest jeszcze między innymi linia kolejowa wąskotorowa, pałac w Szczawinie, stadnina koni krasne, dom kultury w Gąsewie Poduchownym, dwory w Susku Starym i w Przystani czy budynek liceum w Ostrowi Mazowieckiej. Mazowsze dla Sportu 2022 to niemal 200 inwestycji sportowych na Mazowszu za w sumie 43 miliony złotych. Jednym z obiektów wyremontowanych w tym roku dzięki wsparciu z programu samorządu województwa jest sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży. Sala przeszła gruntowny remont, dzięki czemu znacznie zmieniły się warunki dla uczniów. Jest dużo wygodniej, ale i bezpieczniej. Ten remont był naprawdę bardzo potrzebny. Te warunki dotychczasowe spowodowały, że dzieci nawet nie mogły grać docelowo, bo nawet piłka była niedopompowana, żeby czasami nie uderzyć o sufit, który mógłby spaść dzieciom na głowę. Także na pewno te warunki się poprawią. Całą inwestycję, która kosztowała blisko 300 tysięcy złotych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansował w 75%. Pomoc finansowa popłynęła do miasta w ramach programu Mazowsze dla Sportu. Cieszę się, że rzeczywiście ta sala sportowa, która czekała tyle lat na swoją szansę, doczekała się. Wymieniono parkiet, ale też instalację elektryczną. Wyremontowano sufit i ściany. Tylko w tym roku w ramach programu Mazowsze dla Sportu dofinansowano w całym województwie niemal 200 inwestycji za w sumie 43 miliony złotych. Nowa wystawa czasowa Marszałkowskiego Muzeum to nie tylko starannie dobrane eksponaty związane z instrumentami i tańcem, ale też możliwość usłyszenia dźwięków Azji i Pacyfiku w centrum Warszawy. Na wystawie znajduje się 170 obiektów, między innymi wycinanki, tkaniny, meble, naczynia, obrazy, rzeźby, grafiki i rysunki. Odwiedzający mogą nie tylko podziwiać niespotykane w innych polskich muzeach przedmioty z odległych regionów, ale też usłyszeć dźwięk wybranych instrumentów. To jest w ogóle specyficzna wystawa, pokazująca niejako muzykę i taniec w sposób statyczny. No, może nie do końca, bo są też elementy multimedialne, ale jednak za pomocą obrazów, za pomocą rzeźb, to wymaga wiele wyobraźni, zaangażowania widzów, ich jakiejś podświadomości wręcz. Czy można uchwycić i zatrzymać tak ulotne zjawiska jak muzyka i taniec? Na to pytanie można poszukać odpowiedzi na wystawie multisensorycznej. Na wystawie zobaczymy przekrój obiektów pochodzących z różnych krajów azjatyckich. Najwięcej prezentuje Indie i Indonezję, ponieważ to jest charakterystyka naszej kolekcji, ale także muzyka i taniec są szczególnie ważne w tamtych kulturach. Są także stanowiska interaktywne, zachęcające do interpretacji dzieła i sprawdzenia wiedzy zdobytej na wystawie. Jedną z atrakcji jest nagranie z indonezyjską tancerką, zachęcającą do powtórzenia jej ruchów i zrobienia sobie zdjęcia. Muzeum Azji i Pacyfiku to jedyne takie muzeum w Polsce, które w tym specyficznym obszarze działa. Nie jedyna kolekcja, ale tylko my jesteśmy takim ośrodkiem, który kultury Azji i Pacyfiku wyłącznie pokazuje, promuje i stara się przybliżać polskiej publiczności. Wystawa będzie dostępna przez blisko rok, do 3 września 2023 roku.
Muzeum Azji i Pacyfiku to nie tylko wystawa stworzone dźwiękiem. Można tam także zobaczyć wystawę stałą Podróże na Wschód, a w świąteczny klimat wprowadzi nas opowieść wigilijna, czyli spektakl w konwencji Jawajskiego Teatru Cieni, który odbędzie się 10 grudnia, czy orientalny bazar świąteczny 17 i 18 grudnia. I tym zimowym, świątecznym akcentem żegnam się z Państwem i życzę trafionych prezentów mikołajkowych. Słyszał Pan, żeby ktoś komuś coś kiedyś tak za nic? I niby dla kogo to? No to Pani nie wie. No dla strażaków na przykład, na nowe wozy. I dla tych, co walczą o życie. Dla tych, co nie lubią stać w korkach, na nowe mosty. Dla schorowanych, na tężnie. Na parki dla tych, którzy potrzebują relaksu. I na przedszkola. Dla maluchów. I dla tych z Mazowszem w sercu! I na tysiące innych projektów w całym województwie i to tylko w tym roku.